Zapłacę ci. Nie chcę. No kurwa, no to skąd będziesz miał pieniądze na nowe życie? No, no powiedz mi, no skąd? Człowieku, ty musisz przejść do przodu, rozwijać się. Nic z tego. No chyba, że brat ci da działę. Nie wezmę od niego pieniędzy. Widzisz, Rysiu, jestem twoim przeznaczeniem. Nie wygrasz z przeznaczeniem. Zgódź się. Dobrze, ale pod jednym warunkiem. Tak? Muszę coś wiedzieć. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza twoja. Znasz Agatę, nie powiedziałeś mi. No, pamiętam ją z dawnych czasów. Nie, mieszkałeś z nią we Wrocławiu. Skąd to wiesz? Od niej. Coś jeszcze ci powiedziała? Tadzik, kurwa. Ja to wiem, ty to wiesz. Po co mam się powtarzać? Gadała ci głupot. Nie wiesz jej. No byłem z nią krótką chwilę. Jak krótko? Niecałe 2 miesiące. Pojechałem do Wrocławia zaraz, jak cię zamknęli. Znalazłem ją. Mówię, dziewczyno, jedź do chłopaka. Odwiedź go. Niech wie, że nie jest sam. Tylko, że ona powiedziała, że ty już jej nie interesujesz. No wiesz, no, ładna jest. Daj sobie coś takiego. Kurwa, no, pech! Wiem, pech. Czasem myślę kutasem. Zacząłem się z nią spotykać. Tylko wiesz, Rysiu, ja jestem człowiek dobrego serca. Ja nie mogę tak z kimś chodzić latami. Jak po miesiącu jest dobrze, to chcę się od razu żenić. Pewnie, że miałem wyrzuty sumienia, że to twoja dziewczyna jest. Wiele razy z nią o tym gadałem. Tylko ona cały czas mówiła, że ty to już dla niej zamknięty temat. Powiedziałem, wyjedź z tego miasta. Wracajmy do Lubania. To wiesz co? Następnego dnia rano już jej nie było. Tak. Jak usłyszałem, że Jarek sprzedaje dom, od razu to sobie skojarzyłem. No bo moja teoria jest taka. Nie po to wracała na wieś, żeby tu gnić. Bo ze mną to by miała. Tak. Namówiła Jarka, żeby sprzedał dom. Dopiero wróciła. Ona to już musiała wcześniej wykombinować. Ta dziewczyna nie kocha twojego brata. Potrzebowała kasy, żeby wystartować w wielkim mieście. Rzuci go po paru miesiącach i wiesz, czym to się skończy. Tym, co zawsze. Płacze. Tylko, że już nie będzie dokąd wracać. Nie będzie już domu. Myślę, byłbyś totalnym frajerem, jakby się jej na to pozwolił. Tadziu, spałeś z Agatą? Jezu, Rysiu. Robiłeś to z Agatą?
Niestety, Rysiu, wiele razy.